Cześć, witam Was serdecznie w programie Miejska Rykszą. Dzisiaj jestem na ulicy Marszałkowskiej i spotkam się z moim kolegą Procentem. Kojarzysz takiego człowieka Procentę? No, słyszałem. Coś tam wiesz, słyszałem, że on tam freestylował trochę, że tam z tym szybkim szmalem bodajże nagrywał, coś takiego. Kojarzycie Procentę, takiego rapera? Kojarzymy. Kojarzymy. Z czego go kojarzysz? Jak to z czego? No, ma przepiękną wadę wymowy, tak. Nie? I w ogóle jest bardzo ładny. Wielbiam jego wadę wymowy, w ogóle wszystkie numery mogłyby... Wszędzie mogłyby być R. Ta wada wymowy, nie? Tak, tak. A, i też prowadził różne imprezy. Dziennikarzem jest on przecież. No. Jest dziennikarzem i bardzo fajnie ogarnia przemysł odzieżowy. Aloha Entertainment. Aloha Entertainment, tak. I szybki szmal przecież. To takie pastelowe koszulki, nie? I kawałek też z Janem Nowickim przecież też nagrał. W bardzo dobrym studio. Lubię wąchać winy. Lubię wąchać winy. Dokładnie. No, tak. Z Wujkiem Samozło też nagrał kawałek. Też nagrał kawałek z Wujkiem Samozło. Który to był kawałek z tym Wujkiem? Chłopaki, kojarzycie takiego rapera Procentę? No jest jakiś szybki szmal, nie? No. Ten, co miał takie charakterystyczne rrrr. I w Radiu Campus audycję prowadził. Tak, freestyle'owiec, tak? No. To ten? Dokładnie, no, ten sam. To jest ten, co ma takie śmieszne ry. Tak, arystokratyczny ry. Arystokratyczny. A kojarzycie jego ekipę? Tak, szybki szmal, tak, dokładnie. Jest, szybki szmal. Ze mną Oskar i Xawery. Chłopaki, znacie takiego rapera Procentę? Nie, nie. A znacie jakiegoś rapera w ogóle? Nie. Procentę to freestyle'owiec, raper, producent, wydawca. O, proszę bardzo, już jest. Wujek, to ty? Tak, to ja, siema. Siemanko. Zapraszam na naszą kanapkę od razu. Grawię ten sam odcień co Lawoholicy. Dokładnie, dodatki dobrane specjalnie pod Lawoholik. I hawajskie kwiaty Aloha. Dokładnie, co tam w Aloha Entertainment pokrótce? No, teraz prezes siedzi w Rydwanie Ognia u Wujka Samozło i czuje się jak na najpiękniejszych wakacjach. No więc właśnie, mamy tutaj taką piękną pogodę, ale piękne warunki. Ale praca w grę, wiadomo. No właśnie, co w twoim wydawnictwie? No wiesz, już ta premiera Aloha 40%, nie? A co ostatnio wyszło? Ostatnio Echinacea, czyli rap intelektualny. Teraz wydajesz swoją płytę, tak? Kompilacja Aloha 40% to będzie połączenie kilku płyt. Połączenie kolejnej solówki Procenta, płyty oscylującej w klimatach mixtape'owo-szybko-szmalowych oraz kompilacji wydawnictwa, czyli Aloha 40%, dwa krążki po 20 kawałków, plus bonus, ale to już wiesz, taka to niespodzianka. Dobra, Procenta, powiedz, jak tam to u ciebie wyglądało na początku? Bo jaki był twój pierwszy zespół? Wiem, że to ty też jesteś z tych nielicznych, którzy nagrywali kiedyś dla LRX. A, to już później, to już wiesz, pierwszy zespół już wtedy nagrał jakąś płytę. W ogóle pierwszy kawałek hip-hopowy, taki stricte, wiesz, hip-hopowy, nagrałem z zespołem Mekka Południa z Uksynowa. W skład tego zespołu wchodził Włodar, który teraz kręci filmy i na przykład przy filmie Sala Samobójców Janka Komasy pracował. Światowy już słaby filmowiec teraz, a kiedyś producent hip-hopowy na Fast Trackerze robił bity. Emigie, który teraz siedzi na Kanarach i pływa sobie codziennie na surfingu. I kto tam jeszcze? No, mój kolega Farel. Wtedy, tylko nie chodziło o Farela Williamsa, tylko po prostu lubił się ogrzewać farelką, jak się, wiesz, podciął. I śmialiśmy z tego i nazwaliśmy go Farel po prostu. Czyli tak, a to... To był pierwszy ile miałeś lat, jak Spokojne życie się nazywał ten kawałek. Spokojne życie i tak dalej. Ile miałeś lat wtedy, jak ten pierwszy kawałek nagrałeś? Stary byłem, teraz to już w tym wieku to wszyscy freestyle'owcy mają po 5 albumów nagranych, bo miałem wtedy chyba 17 lat. A. Nie, no to nie przesadzaj, to aż tak nie jest, że freestyle'owcy mieli już po 5 nagranych albumów, chyba że mówimy o Białasie i tak zwanych nielegalach. No ale mówię też o tych synach sławnych raperów w Stanach, nie? Którzy już w wieku 7 lat często mają
wielki hit na listach Billboardu. Tak, a powiedz, jesteś, jak można powiedzieć, takim artystą undergroundowym, który jednak wielokrotnie ociera się o mainstream. No, na przykład tutaj rozmawialiśmy z takimi dziewczynami i kojarzyły twój kawałek nagrany z Nowickim. Kawałek z Janem Nowickim to jest jeden z tych utworów, z których jestem najbardziej dumny, bo podoba się także płci przeciwnej, to po pierwsze, a po drugie też osobom w różnym wieku, to tak na marginesie wtrącę. Natomiast jeśli chodzi o ten underground, to chodzi chyba w moim przypadku o system wartości. Jestem, wiesz, jestem hip-hopowcem, ale jestem też fanem. Nie tylko muzykiem, ale też słuchaczem hip-hopu. Mam, wiesz, audycję wolontariacką w radiu. Wiesz, często też tak jak ty, jak lubię sobie pogadać z ziomkami o fajnych koncertach. Jaram się tym, co robią inni artyści. Nie zamykam się tylko, wiesz, w tym swoim i nie staram się wypromować swojej osoby. Także, wiesz, tutaj pomagam innym artystom, więc ten underground tkwi we mnie. Natomiast uważam, że hip-hop powinien jeszcze bardziej wnikać do naszej popkultury, do tego, co się dzieje w Warszawie, na mieście, w różnych gatunkach sztuki, ponieważ jest bardzo wartościowy, wiesz. Treści w hip-hopie są o wiele bogatsze niż to, co serwują nam gwiazdy telewizji na tych spędach wakacyjnych czy jesiennych. Mówię tu, wiesz, o tych właśnie popowych na przykład przebojach, gdzie tak naprawdę poza tą miłością rymowaną do się niewiele znajdziesz. No właśnie, a powiedz, co tam z ekipą Szybki Szmal? Czy jest szansa, że na przykład za jakiś czas usłyszymy nową płytę Szybkiego Szmalu? Szansa jest. Jest to ekipa, która kiedyś była określona jako królowie warszawskiego undergroundu. No, na szczęście z arystokracją jest tak, że jak już ktoś raz zostanie królem, to potem chyba nie musi tego egzaminu na prawo jazdy odnawiać całego kursu. Ekipa Szybki Szmal to zbiór indywidualności, tygiel, osobowości, żywiołów wręcz, biorąc pod uwagę tutaj nasze zapędy też. Każdy chce, żeby było po jego myśli. Bogacimy się życiowo, bo ja i moje ziomki inwestujemy w domki. Natomiast płyta jest szansa, bo szansa zawsze będzie, żeby zrobić kolejny Szybki Szmal. Nie jest to łatwe. No cóż, w takim razie ja bym zakończył pierwszą część naszego wywiadu. Teraz przerzucam na dwójkę. I jedziemy, chłopaku, pod rotundę. Dobrze. Nie mógłby cię tak kochać byle gałgan. Mocne jak kaszubska tabaka. Nasycone turkusem, jak morze egejskie uczucie. Życie to nie pączek z lukrem. Centrum świata jest tam, gdzie promnie światło. Prospekt padle, pada. W nocy za dnia. Nie, mąk klubi. Cię tak kochać byle gałgan. Mokne i jak? Tabaka. Jadę rikszą z wujkiem, jadę man. Jazda po Marszałkowskiej to najlepszy plan. Najlepszy plan. No właśnie, powiedz, jaki był twój plan na rap, jak miałeś 17 lat, jak to zaczynałeś? Czego oczekiwałeś, co robiłeś? Jak to było? Zacząłem od wierszyków. Już jako mały chłopiec miałem, jeszcze mieszkając w Zgierzu, bo jak miałem 4 lata, przeprowadziłem się do Warszawy na Czerniaków. Miałem taką monitrę, wiesz, nagrywającą. Nagrywałem sobie z mikrofonem, z telewizora jakieś, wiesz, lambada wtedy przecież dopiero, wiesz, hitem się stała. Wujek, jarałeś się lambadą?